Siema, witajcie na kanale Śpimy jak codziennie o godzinie 22. Jesteśmy tutaj z wami i wlatuje nowy odcinek. Cieszę się, że możemy razem tworzyć wspólnie tę społeczność i ten kanał. Fajnie, fajnie, no. Fajnie, możemy, że jesteś, Arek, rzeczy robić, cieszę się. Odkrywać itp. Tak, ale oprócz tego możemy również pozdrowić każdego, kto ogląda dzisiaj, a dzisiaj możemy. Szczególnie, ze szczególnym naciskiem. Kogo byś szczególnie chciał pozdrowić? Jezus, klasycznie sobie przed każdym montażem filmu sobie mówię, że muszę wiedzieć, jaki jest następny dzień i nie pamiętam, jaki jest dzisiaj dzień. Dzisiaj jest chyba 15. 15 jest dzisiaj chyba. Faustyna, Jowita, Andrzej, Klaudia i Jordan. Pozdrawiamy was bardzo super, serdecznie. Pozdrawiamy. Dzisiaj jest dzień singla. Właśnie, możemy też najdziwniejsze święta na świecie poprzeglądać. O, możemy, fajny temat. Dzisiaj masz temat? Ale spokojnie, bo jeszcze trzeba przypomnieć, że jest playlista, obejrzyjcie sobie z playlisty. Spokojnie, macie spokojnie, zły dzień, spokojnie. Jeżeli macie zły dzień, nie przejmujcie się, wszystko będzie dobrze, nie ma się tym przejmować. Jest najlepszą osobą na świecie, uwielbiamy cię. Mój drogi, dzisiejszy temat, ja dzisiaj chciałem pogadać, bo nie gadaliśmy nigdy jeszcze, a to jest dosyć, myślę, że masz... Jak nigdy nie gadaliśmy, w tym temacie, ciekawe o czym nie gadaliśmy. Masz w tym temacie, mi się wydaje, doświadczenie i głęboką paletę barw i, że tak powiem, że no. Jesteś w stanie dużo się wypowiedzieć. 10 rzeczy, które denerwują mnie w komunikacji miejskiej. 10 rzeczy, które denerwują mnie w komunikacji miejskiej. Nie, żartuję. To są kurwa, Alek za każdym razem, jak się go pytam, jaki jest temat odcinka, to mówi: nagrajmy 10 rzeczy, które mnie denerwują w telekomunikacji miejskiej. Chciałem jeszcze 10 rzeczy, które denerwują mnie w nauczycielach. Dobra, ale tak szczerze, legitnym tematem, o którym możemy opowiadać, aplikacje na telefon. O, jakieś ciekawe, fajne? Nie, nie o to chodzi. Ogólnie o aplikacjach na telefon to jest... To co? Mam na przykład kilka artykułów odnośnie ilości pobrań, jakie są najpopularniejsze i tak dalej, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Fajne. Za chwilę do tego przejdziemy, bo chciałbym się najpierw cię zapytać, jakie jest twoje doświadczenie z aplikacjami na telefon? To znaczy... Z aplikacjami? No, tak. Myślałem, z aplikacjami i grami. Wiesz, że rzadziej teraz, ale kiedyś to lubiłem se patrzeć, pobierać i tak dalej. Wchodziłem na sklep tego Apple'a czy Google'a i patrzyłem, jakie są fajne gry itp., a teraz tak mało gram na telefonie. Masz jakieś gry na swoim telefonie? Mam. Ale... Graliśmy ostatnio w jakimś grę, gdzie jeszcze szufelką rozwala tak, rzeczy się i się łączy. Wydaje, że teraz mniej i grasz, jeszcze bo miałem masz fajną. Switcha. No mam Switcha, więc na Switchu sobie gram. Ale tak. Właśnie denerwuje mnie w Switchu to, że nie ma takich głupich gier, jak są na telefonie. Takie, że by se połączyć coś, poklikać, tu jakiś Candy Rush. Ja lubię takie. Teraz no właśnie... na przykład miałem taką, że się za żulem chodzi i się grzebie w śmietnikach, pa. O, widzisz, w śmietnikach grzebiesz i zdobywasz i idziesz dalej sobie. Oj, tu kolejny śmietnik i też sobie grzebiesz w śmietniku. A wiesz, jak pada na ten odcinek? Fajne, na nie? TikToku wyświetliła mi się gra, że można mieć hodowlę mrówek swoją i muszę ją pobrać, tę grę zalajkowałem tego TikToka i muszę pobrać też tę często grę. Pobieram właśnie gry z reklam na TikToku, jak wyskakują. Chociaż jak wyskakują jakieś takie głupie, to nie, ale... A ostatnio właśnie graliśmy, widzowie. Mnie denerwuje, w tych grach są reklamy co minutę, albo nawet nie. Tak, ale wystarczy to wyłączyć denerwujące. Wystarczy wyłączyć no nie zawsze to działa. Niektóre gry czasami są czasami są zablokowane, tak. Ale my graliśmy ostatnio, widzowie, w taką grę na przykład, że jest taki kill-off i się zrzuca ten i lecą. Bo ty już masz pełne. Ło kurwa, ty to masz tego mnóstwo. No chłopie, ja metrze gram, jak jadę metrę, do ciebie zawsze to grałem. No właśnie. Ale to jest, zgadza się z tym, co powiedziałeś ostatnio, że tego typu gry na telefon to są takie gry, że takie grasz głupie. W jeden dzień. No tak, no to bo to się nudzi szybko, ale i tak są fajne, takie, żeby sobie poklikać głupio tak o. Najdłużej chyba grałem. Na Switchu też bym chciał. Najdłużej wiem, chyba grałem w takiego właśnie chyba Idle Minera, to się nazywa właśnie, to jest to z tą windą taką, że się kopia te kopalnie. No to takie są najpopularniejsze takie gierki, o. I oprócz kiedyś... tego jeszcze grałem kiedyś w Tartak, że się Tartak kiedyś miał. Pamiętam, jak miałem pierwszy smartfon taki jakby, to były Angry Birdsy jeszcze wtedy najlepszą grą. O, albo Flappy Bird. Najpopularniejsze. I teraz ostatnio patrzyłem sklep, czy są jakieś fajne gry i on już jest te Angry Birdsy klasyczne, takie pierwsze są płatne chyba. Cały ojoj. Zestaw tych Angry Birdsów, no. To szkoda. Co zrobili płatne. Ale więc... jeszcze w Subway Surfer się też dużo grało. No, w Subway Surfer też było pierwszą grą i nadal ona się trzyma na topie w sumie. A to jest mega to zabawne, jest bo to jest mega prosta, jakby nie, to nie jest nic no, ale tego, taka takie jedna z były. Fajniejszych gier, jeszcze Jetpack Joyride jest też zajebiste.
Jetpack Joyride. Właśnie dlatego chciałem się zapytać ciebie, bo ty wiem, że lubisz takie gry. Ja bardzo często też korzystałem. Ale mogę przedstawić zestaw aplikacji, jakie pobieram zawsze na telefon. Teraz właśnie takie, chciałem też na o tym, to był ekranie, jeden z segmentów. Więc... Jeden z segmentów, który chciałem to przegadać. Jest takie o... Ja mogę powiedzieć, jakie mam. Mam aparat, wiadomości, zegar, Spotify, Instagram, YouTube, YouTube Studio, Gmail, zdjęcia, Facebook, App Store, mbank.pl. Tu jest taka aplikacja, że sobie zaznaczam na przykład, że ćwiczyłem albo nie ćwiczyłem, takie o, gówno jakieś z tego z Apple Watcha. Timer, jak skakałem na skakańce, to miałem timer taki interwałowy. Ale już nie skaczę, więc nie wiem, po co tu jest. Google Maps, Google Keep, to są notatki. TikTok, kalendarz, Fitatu, Dietly Panel, Oral-B i Embargo zainstalowałem ostatnio, żeby zbierać punkty w takiej barze jak, z piwami. Jak ci kupi piwo, to się dostaje znaczek i o, nowa aktualizacja jest, trzeba aktualizować. I się dostaje później piwo za darmo na przykład, albo jakieś inne bonusy. Zaraz zobaczmy, ile mam znaczków. Jednego nie wziąłem tego, nie, dwóch chyba nie wziąłem. Mam 5. Przysługuje mi 10% zniżki. Na piwo. Widzowie. To ważna aplikacja bardzo. Off topa zarzucę. A, jeszcze więcej mam. No przepraszam, no dawaj, no. Nie no, mów, to powiedz. Nie, bo chciałem powiedzieć, zaraz powiem aplikacje, jakie mam jeszcze. Czy ktoś wie, dlaczego mam problem taki, że jebi mi w mieszkaniu, a nie wiem, co tak jebie i to jest problem. W pokoju ci zaczął pierdolić. Czuję to tutaj aż, stary. To jest chore. Kurwa. A może sobie to wkręcam, ale chodzi o to, że śmieci to jest są. To wyjdź z mieszkania i wejdź i zobaczysz. Śmieci wyniosłem, stary, jest wszystko wyniesione, wszystko jest umyte, kret wsypane do zlewu, a kurwi takim, no... Zastanawiam się, czy sąsiad nie umarł jakiś. Może gdzieś pod stołem masz coś. No nie, stary, spojrzałem na wszystko, nie ma nic. A jebie jakby śmieci były normalnie wyniesione. Pies się zażygał pod stół. Pod łóżko może. A może pod tą sofą, kurwa, coś masz? Właśnie nie, bo gdyby było coś pod sofą, to by to psy zjadły. Może to właśnie tak pierdoli już, że nawet pies tego nie ruszy. Nie, bo sprawdzałem już też nawet. Ale no, dobra, to off-top. Ale ten, co do aplikacji. No, ja jeszcze chciałem powiedzieć, co mam, bo kiedyś w ogóle... O, i zrealizował się jeden z moich pomysłów, które właśnie wpadłem. Co mam na moim iPhone'ie? Były jakieś takie filmy też. Co mam na moim iPhone? Więc uwaga, lecimy dalej, co mam na moim iPhone. Zdrowie, aplikacja zdrowie, to też podstawowa. Fitness, też podstawowa z telefonu. Watch, też podstawowa. Duolingo, o, korzystałem, mam subskrypcję, ale przestałem korzystać po tygodniu. Uber Eats, Bolt Food, Lisek, Dysk Google, Tłumacz Google, Inpost, Żabka. O, przedstawię, ile mam żabsów. Uwaga. Koledze dużo przesyłałem ostatnio, mi też zabrali dużo. Jest, że mi zabrali... 5000 żabsów już mam w tym roku. Naprawdę? 5000 żabsów, widzowie. Pliki mam też, aplikacje. Discord, kalkulator. Ja mam 200 tylko żabsów. M-Obywatel. O, to mam informację a propos M-Obywatela. Mam informację a propos obywatela, bo tak myślałem, że kurde, oficjalna aplikacja, oficjalny dowód, wszystko połączone. Połączone przez bank, w dodatku mam profil zaufany, przez mój bank mam profil zaufany. Byłem jakiś czas temu w banku, żeby wypłacić kaskę na miejscu sobie z placówki banku i pani pyta dowód albo paszport, a ja mówię, no to podkazuję aplikację, taki pewny siebie, no bo to aplikacja rządowa, oficjalna, połączone przez bank, dowód, wszystko stamtąd mają, nie? I pani mówi, że nie może być aplikacja. Ja mówię, dlaczego? Przecież to jest przez bank połączone, przez nawet ten sam bank, w którym właśnie jestem. No tak. Stąd macie to, to jest oficjalna aplikacja, wszystko. I nie można korzystać w banku. Tak samo miałem jakiś problem, też jak byłem u notariusza, też nie mogłem skorzystać z tego dowodu, nie przyjmowali dowodu z aplikacji. A w takim razie do czego tego się używa? No do czego? No jak cię wylegitymują, na przykład na policja cię wylegitymuje, pewnie. No bo tam jest też prawo jazdy na przykład, dowody i tak dalej, co jeszcze? Alkohol w sklepie na przykład? No alkohol w sklepie na przykład, pewnie, co jeszcze? No nie, nie wiem, no komunikacja miejska, kurwa, takie legitymowanie podstawowe. Ja to zainstalowałem, jak jechaliśmy na wycieczkę za granicę, żeby mieć na pewno jakbym dokumenty. No to by ci kurwa nie przyjęli pewnie w większości możliwe. Więc dziwne, że nie przyjmują, więc powinno się to jeszcze zmienić. No ale dobra, to takie info a propos obywatel, jakbyście byli pewni, że możecie korzystać z tego wszędzie. To nie możecie jednak. Dyktafon mam, Twittera mam. Twittera mam? Kurwa.
Nawet zalogowany nie jestem, na chuj mi to. Google. O, aplikacja Google jest bardzo fajna, bo jest, można na przykład soczewki użyć i rozpoznaje rzeczy, na przykład tu nakieruje i rozpozna mi, jaka to roślina, albo tutaj nakieruje rozpozna i mnie? Rozpozna ten. Google, soczewka? No nie wiem, zobaczę. Naciśnij przycisk migawki, aby wyszukać. Szukam wyników. Kurwa, jaka morda. Ej! Wyszukało mi naszyjnik jakiś. Zobacz. Itemki wyszukało. Kurwa. Jakieś rzeczy wyszukało na sklepie. No, myślałem, że mnie wyszuka. Ty, a to ten. A, bo dobra, chuj. Chciałem zobaczyć, czy... A mikrofon na przykład, czy wyszuka. Gdzie a to działa tak, że naprawdę masz zrobić czegoś zdjęcie, to ci pokazuje, ile to kosztuje? No. No czekaj, zrobię zdjęcie mikrofonu. Uwaga, szukam wyników. Rode mikrofon NT1 kit. Kurwa, jest zestawik wyszukany. Proszę bardzo. What? No to zrobimy zdjęcie. Tak działa? Dobra, pobieram łapkę. Nie wiedziałem, że to jest takie dobre. Obiektyw Google jest zajebisty. Yerba mate, zrobimy zdjęcie. Zobaczymy, czy wyszuka. Użyj soczew migawki, cyk. Szukam wyników. O kurwa, jakiś... Korki analne mi wyszukało, to nie działa do końca dobrze. Zobaczcie, widzę jakie korki, kurwa. A ja mam aplikację Google, taką nieaktualnioną. No to nie do końca ze wszystkim dobrze działa, jak widać. Ale na przykład Stream Deck, o. Stream Deck, użyj migawki. No i jest Elgato Stream Deck. Dobra, prawda? A weź zrób to. Tylko na przykład, żeby nie było takie oczywiste, to na przykład tak zrób, o. No czekaj, to prześwietlone jest. Szukanie, dobra, szukam wyników. Kolekcjonerska puszka po napoju ekipy. A, myślałem, że dzik. Nie, napój pomarańczowy wyszukało, napój brzoskwiniowy. A to klikasz ten zegarek. Aha, wiesz czemu ja to pobrałem? Ja już wiem czemu ja to pobrałem i czemu mam to zainstalowane. Dlatego, kurwa. No, obraz robiłeś zdjęcie, żeby ci wyszukało. Bo sprawdzałem, widzowie, bo widzieliśmy, byliśmy w Airbnb, był zajebisty obraz, taki duży, taki czarno-afrykański pani takiej. No. I chcieliśmy to zdjęcie... Taki obraz, chciałem taki obraz dołu mieć, bo mi się strasznie podobał. I znalazło go, patrzcie, widzicie, tu jest ten obraz, a tu jest ten obraz. I znalazło go. Ale to jest fajne, fajna jest ta aplikacja. Ja miałem kiedyś taki, jeszcze zanim takie aplikacje były i tak dalej, pomysł, że powinna być taka właśnie aplikacja, że robisz czegoś zdjęcie, na przykład nawet wgrywasz zdjęcie kogoś, bo ci się jego ubrania podobają i ci wyszukuje, jakie to są ubrania. No to coś takiego już jest, jak widać. Okay. Jakby się ktoś zastanawiał. Fajne, fajne. Dobra, lecimy dalej, co mam? A wiesz, na aplikację że... Control Center Elgato. A propos tego, czy ty wiesz na przykład, teraz ci nie pokażę, bo tutaj jest, no nie pokażę, bo są inni ludzie, ale jak masz na przykład iPhone i masz osoby i miejsca w zdjęciach, to na przykład jak klikniesz na daną osobę, to pokazuje ci wszystkie zdjęcia, które masz w telefonie z tą osobą. No, to jest fajne. Pojebane to zajebiste, no to wykrywa twarze i tak dalej, nie? No fajne to jest, fajne. Bardzo fajna opcja. Tak, ale czekaj, bo gadaliśmy... poszukać. Aha, o tych aplikacjach. Mam jeszcze Control Center Elgato, KFC mam aplikację, PKP Intercity mam aplikację i teraz lecimy dalej. Rush Royale, wow, taka gra, też, że się słowa układa, jakiś word list, coś takiego. Two Dots gra, Merch Miners, Street Dude. Takie mam aplikacje na moim telefonie. Jeszcze Hue Lights, Philips, Imaging Edge od tego, to są poukrywane już. O, tu jest cała lista. No to sporo mam jeszcze jakichś takich poukrywanych aplikacji, ale to jak są poukrywane, to z nich nie korzystam. Allegro, Adidas, Xiaomi, o, Nanoleaf, Glovo, no jakieś takie duperele. Tak o. To jest na moim iPhone'ie, widzowie. Dziękuję za odcinek. Subskrybujcie kanał, jeżeli będzie. Nie no, gdzie kurwa kanał? Koniec, górę, jeszcze nie koniec. To zrobię drugą część, co jest na moim iPhone'ie. Wtedy będziesz chciał. Co jest w moich spodenkach? A masz grę z Justin Bieberem? Jak wychodzę z domu, co mam w spodniach, w kieszeniach? Jakie rzeczy? Piuta. Taki film nagram. Co wiem? What's in my pocket? Pamiętajcie o dobijaniu łapek w górę. Ja pierdolę. Dobra. No i dobra. Co? A ja mam dla ciebie 50 globally most downloaded apps of all the time.
No to ciekawe, czy jakieś będą. Wiem, jaka pewnie jest pierwsza. Pierwsza na pewno jest... Właśnie chciałem zrobić obstawianie. Ten, kurwa, WhatsApp. WhatsApp jest najpopularniejszy. Nie korzystam z WhatsAppa, ale WhatsApp pewnie. No to... Ja korzystam z Telegram. No to się mylisz. Korzystasz z Telegram? Nie, już nie. Już nie korzystam. Właśnie... Właśnie dla mnie jest Telegram ale to zaraz pogadamy. Dobra, będziemy przechodzić po każdej apce, no, pogadamy o niej. WhatsApp na pewno. WhatsAppa nie korzystam. A jaka jest taka most common apka, którą message. Używasz? Most, kurwa, najważniejsza apka dla ciebie, którą używasz. TikTok, YouTube, kurwa. Studio, Instagram, Messenger, TikTok. No, czy nie wchodzę na TikToka? Częściej niż na Instagrama, to jest, kurwa. Jakbym zaznaczył palcem, by było zaznaczone, jak gdzie najczęściej klikam, to jest Instagram, YouTube Studio, Gmail, Messenger. A jest czas przed ekranem, jest? TikTok. No tak, i tam są aplikacje, które najczęściej używam. No to zaraz zobaczymy. Zaraz. Ja to mam wyłączone, czy kurwa. Nie, czy nie w Farmazonie. Mam to wyłączone, kurwa. Uaktualnia się, poczekaj. Zobacz całą aktywność. No jest, najczęściej używane. No to co powiedziałem. Instagram, YouTube Studio, TikTok, Messenger, Discord? No może być też Discord. Google, wiadomości, Gmail. Dobra. No. Google Most Maps. Popular Uber, apps, kurwa, Uber na całym świecie. Most downloaded. No. I teraz, panie i panowie, musimy kiedyś TikTok, pojechać do Los Angeles, zrobić test Uber helikopter. No tak. Numer jeden, TikTok. TikTok jest najpopularniejszą aplikacją na całym świecie. Na kiedy to są dane, też warto to przedstawić. To są dane tylko i wyłącznie z roku 2022. A jest 23 napisane, ale w 2022. Snapchat kiedyś też, pamiętam, był popularny strasznie. Zaraz do tego przejdziemy. A ja co? Właśnie, jeszcze jestem ciekaw, możemy przejść do tego, co się z Birillem dzieje, bo kurwa przestałem o tym słyszeć. Zaraz pogadamy. No bo chcę dokończyć ten segment po prostu. No. None of downloaded... Okej, okay, to są tylko i wyłącznie pobrania w 2021 roku. Czyli nie all time. Nie all time. I w 2021 roku TikTok został pobrany 656 milionów razy. To dużo. To dużo. Ale mało, i... patrząc na to, ile jest osób na świecie. 40 milionów. Nie wszyscy mają dostęp, nie? No 7 milionów. 7 milionów ludzi, no, na świecie jest. I pobrało 600... To zobacz, jeżeli pobrało 656 każdy milionów prawie 100 osób, razy pobrał. To prawie każdy prawie 100 razy pobrał TikToka. Pojebane, no. Co? No, pojebane. Crazy jest ten świat. Dobrze, to jest TikTok. Numer 2, co ty obstawiałeś? WhatsApp. No i mylisz się, po Instagram. No bo to all time powinno być jakieś... Ale to jest lista. Nie, człowieku, tą listę to mam all time, ale ilość pobrań mam tylko w 2021 roku. Co, nie wierzysz, że ten... No serio, Instagram, ale to wiesz dlaczego? A ja sam chcę sprawdzić. Co to... A wiesz czemu? Halo? Nie, no nie wiem czemu. Bo ludzie nie korzystają w ogóle z Facebooka, ludzie korzystają z Instagrama za granicą. No tak. I z wiele WhatsAppa, razy miałem i tak, z iMessage. że kogoś się pytałem, czy korzysta, czy mogę go na Facebooku dodać, on do mnie, że nie korzysta z tego, że na Instagramie mogę napisać taki what the fuck. No tak, no ale to w Polsce też już się zaczyna robić, nikt kurwa się nie dodaje na Facebooku, tylko się ma jaki masz Instagram. No, no. Takie... Idąc dalej. Most of loaded apps all time. No co dalej? Ja też mam tą samą listę, ty. Globally most of loaded apps. 22 stycznia 2023. Też mam tą samą. Facebook jest 3. No właśnie chciałem powiedzieć, że 3 jest Facebook, a ty sobie sprawdziłeś. Nie przeglądaj tego, bo będziesz miał element zaskoczenia. No dobra. Facebook jest 3. I teraz, co jest jeszcze bardziej pojebane dla mnie? Na tej liście w ogóle nie ma Messengera. Stary. No bo może to się... Nie, no nie podpina się. No pod nie, to. Podpina się, ni chuja. I teraz, co ciekawe, częściej ludzie pobierają, kurwa, bo to jest to 15, więc pewnie Messenger jest gdzieś niżej. Ale chodzi no, o to, na co że... dzień, no to pisze na Messengerze, no nie na że, wyobraź sobie, że więcej ludzi pobiera, kurwa, Facebooka niż Messengera. To jest dla mnie dziwne. Ktoś używa to chyba trzeba pobrać Facebooka, żeby ale używasz Messengera. W ogóle Facebooka? No, czasem se wejdę, ale to kurwa tylko tam, taki żeby zobaczyć tam powiadomienie, a to powiadomienie to jest jakieś losowo wygenerowane, kurwa, w ogóle.
tak samo przypomnienie o jakimś wydarzeniu. Tak samo jak się kurwa, nawet nie kto brałem używa, udziału. Kto używa fanpage'y w 2023 roku? Prowadzenie fanpage'a? Jakiś boomerowi artyści mi się wydaje. Idąc dalej. Numer 4 masz WhatsAppa. Social te firmy. Numer 4 masz WhatsAppa i ja właśnie nigdy w życiu nie korzystałem WhatsApp. Z WhatsAppa. Szczerze mówiąc. No to jest takie, że SMS-y możesz wysyłać przez... No to taki iMessage kurwa podrobiony po prostu, no. Jak ktoś nie ma iPhone'a, to ma WhatsAppa. A na WhatsAppie się SMS-y wysyła, czy wiadomości internetowe? No SMS-y przez internet jakby. No taki komunikator kurwa jakby... Messenger przez numer komórkowy. Okej. To Messenger ma to samo też, że możesz przez telefon chyba pisać też, tylko mało, mniej osób z tego korzysta, bardziej WhatsAppa faktycznie. Okay. Tam profilowe możesz ustawić numer, tak 5, dalej, numer telefonu. Numer 5, Telegram. I teraz... Telegram, no. Bo ty powiedziałeś, że korzystasz. Ja na przykład nigdy w życiu nie używałem Telegramu i się zastanawiam teraz, no to do czego to, te, do czego to jest. Grupki swoje zakładają, jest... związane z jakimś ale danym tematem, z głowy, ale to nie wiem. Kojarzę z głowy, że Telegram jest do zioła? Czyli jakby do kupowania no działa można, można sobie tam i też do porno, słyszałem też, handlować. No różne grupki tam są, no. Bo to chodzi skrypto, o to, że to jest jakby... Skrypto też jest dużo, z kryptowalutami bo tu chodzi jest o to, że to jest anonimowe grupek. Tak, że się tam wbija po prostu się anonimowe, no, to, tak? No. Okej. Okay. Ale to jest przez VPN jakiegoś, czy to jest normalnie tego? Pewnie tak, no nie wiem jak to tam no bo jak... nie jest zrobione, no ale faktycznie bo nie ma bo tam brzmi trochę sneaky. Chyba, nie? Znaczy właśnie masz chyba. No, bo to brzmi trochę sneaky chyba, nie? W sensie tak, że jest tak trochę taką owianą tajemnicą taką, że... No i ma taką nie złą wiem, no sławę na trochę, na Messengerze też masz te tajne konferencje, możesz sobie zrobić, ale okay, to nie korzysta. Ale nie dodasz kurwa nie ufa ziomka, za któremu bardzo masz kurwa wysłać, nie wiem, jakąś, jakieś zdjęcia pojebane. Wiem, że też zdjęcia jakichś tam martwych ludzi wysyłają na Telegramie. Jak były te jak były może te... Jak była akcja z teraz, jak była wojna. Jak jest cały czas w ogóle tam wojna, wysyłali ale jakieś grupki. Tam właśnie no na tak Telegramie się dodawali, ludzie na TikToku pisali, że jak chcecie jakieś filmy z tej wojny, to na Telegramie. No tak, to tak się wszystko wrzucać chyba, więc. A to dla mnie dziwne akurat, żeby ktoś jest taki... No kurwa, wyobraź sobie na przykład zamiast na TikToka se wchodzić, to wchodzisz na Telegrama i oglądasz kurwa takie właśnie treści takie dziwne. No bez cenzury masz wszystko. Numer nie? 6. Jakiejkolwiek. Numer 6 i to mi się wydaje, że to podskoczyło ostatnio a propos sytuacji właśnie covidowej, bo numer 6 to Zoom. Zoom. No i mi się Zooma wydaje, że... nigdy nie korzystałem z Microsoft Teamsów, tak, miałem zajęcia na studiach na Microsoft Teamsach. Okej, okay, ale Zoom to chyba właśnie przez to, że COVID był. No konferencja jakaś, nie wiem, od czego jest Zoom. No to jest od Microsoftu, a Zoom od czego? Od Skype'a kurwa? Nie wiem. Jakaś prywatna czemu marka. Czemu Skype'a? Czemu Skype się nie rozwinął w tym kierunku, żeby było? Bo Skype jest strasznie toporny i się laguje, kurwa, jest chujowy. No ale to właśnie to mogliby maksa to poprawić, bo to jednak chuj ludzi korzystało kiedyś ze Skype'a, teraz nikt z tego nie korzysta, nie? No, zjebane to jest. Powinien i zawsze wkurwiało, bo się otwierał mogliby ten nawet Skype jakiś update zrobić, kurwa, żeby... Nie wiem, Discord. No nie wiem, czy pamiętasz, jak było kiedyś się robiło na Skype'ie dla widzów na przykład Skype'y? No to się lagowało w kurwa, jak dawało, mieć tam ja więcej niż kurwa ileś osób, już ja to tak miałem, lagowało, że chuj. Ja tam miałem w kurwa było ludzi, kiedyś naprawdę coś takiego, że youtuberzy podawali Skype dla widzów, no. Tak, ale wiesz co ja robiłem? Robiłem Skype'a dla widzów, dodawałem wszystkich i potem clownfishem wklejałem wiadomości i spamowałem. Tak, że wysyłały się do wszystkich, że taki kurwa ten... No nie było czatu ogólnego, tak jak już to... teraz na Discordzie i żeby zbampować każdego, każdemu priv wysyłałeś przez apkę tak. I to kurwa komputer się na pół dnia lagował po tym. Ja, ale to było pojebane, bo ja wysyłałem osób, i to działało stary, bo ja wysyłałem im filmik, że siema nowy film na kanale i oni tak, o, ja tak samo, ja też no. No. A później też reflinki wysyłałem, siema zagrałem się w gierkę fajną. Się rejestrowali ludzie. Ale ten, numer 7, tutaj zdziwiony jestem, Snapchat. Ktoś no tego daj, używa? Ktoś tam korzysta jeszcze. Ja swego ktoś czasu używa? Używałem Snapchata do tego, żeby zdjęcia robić. Po prostu przez Snapchata robiłem zdjęcia, bo nie dość, że... no nie dość, że sobie zdjęcie zrobiłem łatwo, fajnie, albo filmik nagrałem szybko. To plus, jak zapisywałem sobie do galerii, to mi się zapisywało też w Memories na Snapchacie, nie? Żeby w chmurze zdjęcie mieć i wspomnienia. No ale mam iClouda, kurwa, i ten to już nie korzystam jedyne z Snapchata. Jedyne co kojarzę, jak używałeś Snapchata, to jak, kurwa, robiłeś
mówienie od tyłu i się bawiłeś i... Też zrobiliśmy ten challenge, no, że mówiliśmy od tyłu, no. No to był ostatni raz, kiedy miałem Snapchata. Zrobimy odcinek śpimy, w którym musimy mówić od tyłu. Od tyłu. Od tyłu. Szkoda, że się filmu nie da puścić od tyłu na YouTubie. Wtedy by powstawały jakieś takie filmy. Możemy zrobić kiedyś film, że puść ten film w prędkości razy dwa i go po prostu spowolnimy do pół. Będzie większy watchtime. Ciekawe, czy to zadziała. Ale nie, no mówię, że możemy zrobić kiedyś film, że będziemy próbować od tyłu powiedzieć jakieś wyrazy. Zrobiłeś kiedyś, można. Ty masz taki kiedyś, masz taki stary, sławny taki film, taki, no. No wiem. No właśnie nie jest sławny. Ale dla mnie jest sławny, bo zawsze się śmieję, że z Błyski nagrałeś film, że się od tyłu mówicie. No, najebaliśmy się w hotelu, Wódka Challenge, kurwa, co tam było. Dobrze. Numer 8 tu się pojebałem, bo jest Messenger jednak i numer 8 to jest Messenger. Okej. Okay. Czyli, bo to się nazywa Facebook Messenger, tak jest podpisane, więc dlatego mi się popierdoliło. I teraz numer 9. Teraz w ogóle na Messengerze są jakieś też konfy grupowe, że jak ktoś do grupki jakiejś należy, to są czaty. Wyskakują tam, kurwa, jakieś quality crew, kurwa, czat dostępny, i tak dalej. Tak. Ale chciałem powiedzieć, że... Numer 9 to ja nie rozumiem w ogóle, co to jest i kurwa, czemu tak się dzieje. Co to jest CapCut? To nie jest ta aplikacja do edytowania wideo, tych świeżych montaży takich, że na TikToku jak masz te montaże takie piu, 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 jakieś takie pojebane, no to to właśnie chyba z tego jest CapCuta. Nie wiem. No, albo siema, siema, nowy trend, wyglądam jak Wyshirt 2.1.5, no nieźle, to chyba też z tego jest, z tego CapCuta. Się wydaje, że szablon. Tam są szablony jakieś, gdzie wrzucasz klipy i ci to edytuje wideo jakoś fajnie. Coś chyba tego tak kojarzę, więc możliwe, że to jest popularne na TikToka, ludzie edity robią. Nie mów nazwy, ale teraz sprawdziłem. 43 suby już mam. Yeah! Kiedyś powiemy o tym projekcie. Powiesz widzom, co to, powiemy o co chodzi? Czy powiedz im o co chodzi, nie? Ale no nie to... mów im dokładnie co to jest, żeby nie weszli na to, żeby tego nie znaleźli. W sensie mam nazwy nie podawać, a wszystko inne, tak? Nie, w ogóle nie mówić co to jest. No to jest. W chuj ci chodzi, ty powiesz. Dobra, to nie ja wiem, powiem. Co ci, o co ci chodzi. Założyłem się z Arkiem, kto w pierwszy bije 1000 subów bez promocji kanału gdzie indziejkolwiek. I robimy YouTube'a, kurwa, samemu bez pomocy YouTube'a tego i nie pokazujemy twarzy ani głosu, tylko trzeba zrobić tak, żeby mieć 1000 subów, kto pierwszy. I mam 40 subów. Gramy w YouTube Simulator w prawdziwym życiu, bo nasze kanały nam się znudziły, to gramy w YouTube Simulator. I to nawet 40... nie wiecie, jak to cieszy, jak zdobędziesz 100 wyświetleń. To mówisz, ja wczoraj wrzuciłem shorta. Wczoraj shorta wrzuciłem, miałem 1000 wyświetleń. Mówię, kurwa, co jest? No, zajebiste. A u nas 100 tysięcy wyświetleń mamy i kurwa, ale gówno, film nie poszedł, jebany. No, właśnie o to jest, chodzi. Dziękuję widzowie za 5 subskrypcji. Ktoś mi napisał komentarz, napisałem, o, dziękuję za komentarz. No. Więc mam 43 suby, właśnie sprawdziłem. I będę się wybijać. Dobra, CapCut to są te edyty, tak, edyty, tak mówiłeś. Dobra, numer 10 no. Spotify, to nie jestem zdziwiony. Zdziwiony jestem, że tak nisko. Nie no, dużo to tutaj Dala ludzi używa. Nie wiem, czy dużo osób korzysta z Apple Music akurat. Mało. Ale co nawet jeszcze bardziej mnie dziwi? Mi się wydaje, że mało korzysta co z jeszcze Apple bardziej Music. Mnie dziwi, stary? 11 to YouTube. Ludzie, kurwa... Częściej słuchają muzyki na Spotify'u, częściej edytują dziwne. Filmiki na CapCutie, niż oglądają YouTube'a, to jest pojebane. To dziwne, no YouTube zawsze by był w topce, tak to kiedyś przynajmniej. No teraz jednak ten TikTok, kurwa, i CapCut, siema, nie? Co robisz filmiki. Ale zobacz, że więcej osób pobrało CapCuta, niż kurwa YouTube'a, to jest pojebane. No, to akurat dziwne. Mega. Ale co jest jeszcze dziwniejsze, że na numerze 12 jest pierwsza z kategorii platform streamingowych i teraz uwaga, czy zgadniesz jaka? Platform streamingowych? Do seriali, no. Netflix. No właśnie nie. HBO Max. No. HBO, no może tak. HBO jest no. popularniejszy niż Netflix, stary. No z aplikacji, no ale to też mało ktoś, nie wiem, mi się wydaje, że mało osób ogląda seriale na telefonie.
No jakoś tak nawet ja próbowałem tam, czy coś na rowerku jeżdżę, czy coś, czy ten, to jakoś tak i tak mi się chujowo oglądało, wolałem sobie muzyki posłuchać, nawet jadąc gdzieś, wiesz, nawet... No dobra, ale z drugiej strony możesz pobierać aplikację pociągiem, na telefon itp. I skinować sobie, mirrorować ekran, nie? Na telewizor na przykład. No też, jeżeli nie masz tego, masz Chromecasta. No ale no, HBO może. Max jest co najlepsze. A potem jest Cash App. Co to jest Cash App? To jest coś, jakiś portfel wirtualny? Cash App? No. Cash App. Cash App Online. Nie wiem. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Nie, Cash App Online to system rozwiązania do obsługi restauracji. To jest do Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, czyli tam się płaci tym. Może. To jest bardziej bym powiedział, że jakiś Booking, albo Airbnb też może być popularne. Uber w sumie, a to są takie usługowe, to nie każdy z tego korzysta. Cash App to jest coś jak Blik. Aha, tylko na zagranicę, tak? Tak, tylko że u nas Blik przelewa ci pieniądze na konto, a na Cash Appa możesz kogoś przelewać konto na Cash Appa i od Cash Appa. Czyli taki Revolut bardziej może coś, nie? To myślę, Revolut tam, że... taki bardziej. No u nas Revolut jest popularny. No ja właśnie chciałem... Oczekaj, bo Biril. Akurat kurwa aplikacja. Właśnie, Biril. Jest kurwa. Biril. Poczekaj, robię Birilla teraz. Dobra, mam Birilla. Fajnie, a. Właśnie co się dzieje z tym Birillem? Jakoś nie wybił się. No nie, mocniej. Ja cały czas. No może się nie wybił, ja cały czas używam. Codziennie sobie wrzucam. Czyli faktycznie jest szansa na to, że to jakiś Instagram wprowadzi i to będzie bardziej popularne na Instagramie niż kurwa oddzielna aplikacja. Jest na TikToku jest, w TikTok chwilę czy jakoś tak się to nazywa. No jest, no. Ale tego to nikt chyba nie używa. No tak, no to już Birilla bardziej, ale to mówię, to na Instagrama wejdzie zaraz kurwa i będzie ten, co mówiłem na początku, że no jednak ludzi ciężko do oddzielnej aplikacji przekonać, jak już masz w jednej. A ja szczerze mówiąc uwielbiam Birilla, bo dzięki Birillowi wiem, co się dzieje u moich znajomych, bo teraz tak. No w sumie tak też, nie spotykam się ze znajomymi, bo to raz na 24 godziny się, co w każdym dniu jest, tak? A tak to kurwa codziennie widzę, co się dzieje na przykład u mojej koleżanki z pracy z Get Hero, gdzie pracowałem z nią tam, nie wiem, 6 lat temu i wiem, co ona teraz co robi. Dzieje. Wiem na przykład, że Patka jest na pizzy teraz, kurwa, wiem, że Witek chce siedzieć w domu. Wiem, że Wojtulo se gra w Cyberpunka. No zajebiście. Wiem, że Hubert jakąś konferencję ma, coś tam robi. Fajne to jest, kurwa. No w sumie tak, no. I tak z nikim codziennie piszesz. Na story nie wrzucasz. Na story się nie wrzucasz, bo to chuja takiego obchodzi. A Biril masz takie coś, że no, sobie jednak coś zobaczę, nie? No w sumie tak, ma to jakiś sens. Ale mówię, jakby to na Instagramie było, to by to więcej... Na Instagramie teraz weszła kurwa dziwna opcja opisów kurwa dodawania ja nie sobie mam tekstowych. W ogóle, wiesz? Nie masz? Ja już tam dodawałem nie. Parę. Ja tam dodawałem opisy z gadu-gadu sobie. A dałeś choinkę? Zrobiłeś choinkę taką fajną graficzną? Nie, zrobiłem takiego ludka graficznego z fakami. Napisałem skate or die. A ja widziałem gdzieś, że ktoś mi chyba już miał, że ten po prawej to no kurwa, to widziałeś, a mówisz, że nie masz. To widziałem na zdjęciu na Instagramie, a nie mam tego w aplikacji swojej. What the fuck? No, dobra. Numer 14, Subway Surfers. O. Pierwsza giera. Fajne. No i 15, chyba nikogo nie dziwi, kurwa, musiał Subway się Surfers pojawić. Jest w ogóle jedną z gier takich, które dalej są aktualizowane, taka z tych starych gier takich przez tyle lat. Jakie tam aktualizacje są robione? No wiesz, no są eventy jakieś, kurwa, jak są tu święto jakieś, tu jest event jakiś, tu się mapy zmieniają, tu tamto, sramto. Cały czas jest aktualna gra, a tak to nie ma takich, że się aktualizują. Właśnie jakieś Angry Birds, te stare takie co były też, to też nie ma, widzisz. No dobra, co dalej jest? Dalej jest, mój drogi, Roblox. Kurwa, o dziwo. Nie dziwię się, bo Roblox jest popularny. No fajnie, teraz że możesz tym, grać, no, tym, że dużo jest akcentem... w ogóle gier, że możesz kurwa grać z gier na komputer, co miałeś kiedyś, teraz na telefonie masz normalnie. Tak. GTA San Andreas, to było dla mnie niewyobrażalne, jak GTA San Andreas wyszło na telefon, kurwa. No, no. Przecież to było kurwa to marzenie dzieciństwa. Nawet na PSP nawet nie było, tylko było Vice City, kurwa, gorsze. To pokazuje, jak bardzo chujowy komputer wszedł. Miałeś. Bo ty miałeś kurwa komputer i ci GTA San Andreas i to się lagowało. Kurwa. Pojebane. Ja pierdolę, a teraz masz telefon i ci kurwa zapierdala. Czy to nie teraz, to dawno już było to GTA a San Andreas, będzie... to wyszło kurwa prawie 10 lat temu mi się a wydaje A teraz się okaże, telefon. Że GTA 5 będzie na telefon, kurwa na telefonie. To jest GTA pojebane dopiero, no. Bez problemu by mogło w sumie.
Dobra, tymże segmentem chciałem zamknąć segment pobierania apek, a chciałem teraz zapytać się ciebie, czy masz jakąś apkę, która jest zajebista, którą odkryłeś i Powiedziałem, chciałbyś jakie mam komuś wszystkie. polecić? Ale czy to jest Jaka? taka No to muszę jedna zajebista przejrzeć. apka, którą byś chciał polecić? Bo Jedna ja na przykład mam. zajebiska, którą bym chciał Ja na przykład polecić. mam i chciałem w 100% komuś polecić, Kurwa. bo sam sobie sprawdziłem, jest zajebista i to nie jest reklama, No nie uwaga. mam teraz takiej, co bym polecił, że zajebista. No bo tak to tu Okej. wszystkie znają. No kurwa, jakiś fitatu, jakieś notatki z Google'a jebane, te zestawy apek w ogóle od A ja Google'a właśnie są na przykład fajne, no ale to słyszałem o. tak. Ja mam taką apkę, o której słyszałem, a na przykład nie sprawdzałem jej nigdy i to może brzmieć jak reklama, ale to nie jest reklama. No. Moim zdaniem Revolut to jest kurwa dojebana apka w chuj. Dlaczego? Dlatego, że zwłaszcza jeżeli na przykład przydaje się, jeżeli jedziecie za granicę, bo teraz tak, nie wiem czy wiecie, Ale nie ale nie wszędzie można wszędzie kartą można płacić. płacić kartą. Ale Ale nie poczekaj. wszędzie. Poczekaj, zacznijmy od tego. Nie Uah. wszędzie możesz płacić polską kartą. Zazwyczaj jest tak, że polska karta, jak będziesz nią No ja mogłem płacić, akurat, to będziesz miał więc. bardzo duże procenty. To znaczy, że będą ci zgarniać Dobra, profity z popierdol tego. o kartach, idę się wylać. Ta, idź się wylać, a ja sobie popierdolę. Bardzo duże procenty są z tych transakcji, więc bardzo często trzeba dzwonić do banku i włączyć sobie przewalutowanie na daną kwotę. Bądź otwierać konto w danej kwocie u siebie w banku, za co się płaci. I teraz chciałem powiedzieć, że kurwa, jest apka Revolut, którą sobie pobierasz i ta apka działa jak wirtualne konto bankowe. Zakładasz tam kurwa konto, weryfikujesz z SMS-em, weryfikujesz z dowodem chyba i nie podpisujesz żadnej umowy, po prostu masz apkę pobraną i tą apkę możesz blikiem doładować sobie. Możesz z niej także wypłacić się no, na swoje konto, więc to jest zajebiste, bo masz cash flow od razu płynne, po prostu możesz sobie wpłacać, wypłacać. I na tej apce, na Revolucie, możesz sobie kupić walutę, którą chcesz. To znaczy, jedziesz kurwa, nie wiem, do Turcji, chcesz sobie tureckie liry kupić, kupujesz za tureckie liry. I to od buta ci wchodzi. I co najlepsze, klikasz kurwa dwa razy iPhone'em, wybierasz kartę Revolut. Masz obok karty swoje, masz kartę Revolut. I możesz przyłożyć Ej, kartę słuchawki Revoluta mi i przywalił zapłacić, tam. jakbyś miał kurwa kartę fizyczną, prawdziwą z Turcji. To jest pojebane. Że możesz mieć każdą walutę, jaką chcesz, w karcie, w telefonie od razu sobie przepodpinać. To jest dla mnie kurwa taki game changer, że chuj. Tak, taka fajna ta rewolut. Tak, bo nie pobierasz żadnych prowizji, stary, i nie. No, No to możesz sobie po prostu fajne. przelać. No nie wiem, ja nie korzystałem, bo też mam normalnie Apple Payem sobie płaciłem, nie? Nawet za No ale granicą, właśnie widzisz, więc. twój bank ci No umożliwiał, a mój tak, na tak. przykład. Jak patrzyłem, bo to też trzeba sprawdzić przed wyjazdem za granicę, więc to polecam sprawdzać, No czy wasze tak. banki biorą jakąś prowizję za przelewy zagraniczne. Mój na przykład Santander bierze i to chyba z 10% za transakcję, więc to kurwa jest XD. Okej, no to tak. A twój mBank nie bierze chyba, nie? Z tego co pamiętam, to Nie mówiłeś. mam pojęcia, ale dało się płacić, więc. No tak się dało, ale czy się opłacało, o to chodzi, nie? Też. No to nie wiem, No. czy się opłacało Teraz są już. jakieś inne jeszcze w tym Levorucie są jakieś inne pakiety, ale ja tego nie brałem, wyjebane, darmowy jest, działa, więc jest sztos. To jakbym miał polecić tak, bo korzystam, to se użyj, jak se chcesz, a se nie Ja chcesz, to se kiedyś nie miałem używaj. fajną, jak miałem Samsunga S6 chyba, aplikację taką, że mogłem sterować pilotem sobie do wszystkiego, wszystkim. Fajne. No i pamiętam babie na historii rzutnik wyłączałem To projektora. mówiłeś już, no. No i zmieniałem do góry nogami było. Ono co się dzieje? To było fajne. Ja teraz pobrałem aplikację z TikToka, mi się wyświetliło. Reklama to jest aplikacja chyba masnego, tego abstrahuję. To też nie jest reklama, bo jeszcze nie testowałem, będę testował, ale mnie zaciekawiła, bo jest to aplikacja, z tego co zrozumiałem, taka, że masz różne książki tam, na różne wiedzę i ona jest po prostu streszczona. Są tam audiobooki, że ci to czyta, takie streszczenie tego, że największa wiedza, jakby ci się nie chciało 500 czy 300 stron czytać, to ci to streszcza w godzinę, czy tam ile chcesz chyba, całą taką największą wiedzę z tej książki, która jest potrzebna, którą chciałbyś wyciągnąć sobie. Więc będę to testował, ale jeszcze nie, tylko pobrałem sobie, tak zauważyłem, ale nie testowałem, więc Dostałem właśnie zobaczę. maila. Może być fajna. Jak się chcesz nauczyć Dostałem czegoś, właśnie nie łuku maila, jebany. maila biznesowego, stary, że jakiś typ zapytał, czy nie chcemy robić swoje shakery i wysłał z widmo jakieś kurwa rzeczy, że shakery widmo. What the fuck? Co? Nie wiem.
Shakery. Ja miałem Switch Shaker z Gaminatem. To no. Po co? Po co więcej robić? Ale po co robić Shakery, tak szczerze? No nie wiem właśnie, no tak z Gaminatem jak to robiłem, strony, to zawsze się przyda, ale tak, tak losowo Shaker, kurwa, to nie wiem. Zamów swój Shaker. To nie aż tak wielu osobom się, no przydaje się, ale nie wiem. Kurwa, ale czy ktoś tego, czy się ludzie tak bardzo przykładają uwagę do Shakera? No dobra, jak pijesz Gaminata i z tego szejkujesz, spoko. Ale kurwa... No plus jakieś białko na siłownię czy coś, ale to tak właśnie content, jak już masz kurwa tak, ale tak nie wiem, no WKS-y mogą mieć swoje shakery no, i zajebiście, no. Nie? Ale my, to tak... Dziwny pomysł na biznes, ja bym nie robił pomysłu na biznes, który polega na drukowaniu shakerów. Dziwne. No wszystko jest potrzebne, więc kurwa... No tak, no wiadomo. Wiesz, ktoś wpadnie na pomysł, ale bym chciał shaker, no i ma taką opcję zrobienia sobie, no widzisz, to tak trzeba udogadzać. Nawet najgłupszymi rzeczami ludziom. Prawda. Ty może na przykład byś sobie chciał skustomować własną piłkę do golfa z własnym nadryłkiem. I myślisz, no tak, ale że to jest nisza. Nie ma coś takiego. Ale no tak, no to są takie niszowe rzeczy, no. Tak samo jak to ale shaker jest... No, nie wiem. Dobra, no i tutaj macie apek na telefon, jeżeli macie jakąś ulubioną apkę, której... O, napiszcie, używacie, co macie na swoim telefonie. Napiszcie top 10, ze których was kurwiałem komunikacji miejskiej, siema.